20 stycznia 1945 roku samoloty radzieckie zbombardowały Sieradz. Zburzonych zostało kilka domów przy ulicach Rycerskiej, Zamkowej, Warszawskiej i w Rynku. W tym ataku zginęło niemal 100 sieradzan, a ponad 200 było rannych. 77. rocznica tego tragicznego wydarzenia została upamiętniona w czwartek. O godzinie 12 przed ścianą memorialną przy Bazylice Mniejszej w Sieradzu spotkali się przedstawiciele parafii pod wezwaniem Wszystkich Świętych, władz miasta, 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia i Bractwa Kurkowego. Jak mówił ksiądz infułat Marian Bronikowski, oprócz tego dnia są jeszcze dwie inne daty, które tworzą tak zwany tryptyk męczeństwa sieradzan. To była data związana z 14 listopada 1939 roku, czyli sieradcy zakładnicy. To była data 1942 roku, sierpień, likwidacja getta sieradzkiego i ta data 20 stycznia 1945 roku. Warto więc pielęgnować i kultywować pamięć o naszej lokalnej historii. I o tej pamięci mówili proboszcz parafii Wszystkich Świętych oraz prezydent Sieradza Paweł Osiewała. Nasza ojczyzna to pamięć i dzisiaj chcemy, gromadząc się przy ścianie memorialnej, oddać hołd tym, którzy 20 stycznia w 1945 roku, nie spodziewając się, że ten dzień będzie dla nich w życiu ostatnim, otrzymali nieprzewidzianą przez nikogo śmierć. W dalszym ciągu pamiętamy. Można by powiedzieć, że wszyscy ci, którzy przez lata gromadzili się w tym miejscu, dziś są usprawiedliwieni, a naszym obowiązkiem jest tą pamięć podtrzymywać. Po przemówieniach odmówiona została modlitwa. Następnie delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze. Tego samego dnia po godzinie 18 również w Bazylice Mniejszej odbyła się uroczysta msza święta upamiętniająca ofiary radzieckiego bombardowania.